Państwo widzą, każdy artylerzysta ma swoją, każdy z obsług działa, ma wyznaczoną swoją pozycję. Białą baczność! Stemplowie! Wystąp! Otwierający przy pomocy skórzanego palucha, Erwin, pokaż, zatyka otwór zapałowy, żeby tam żadna iskra nie wpadła. Tutaj mamy pokaz, ale na przykład na polu bitwy, w czasie prowadzenia ognia, iskra, która wpadła w środku, a mamy ładunek, który wsuwamy, mogła powodować wypadek. Grajcarowy wprowadza grajcer, to jest taka śruba, którą stara się wykręcić większe zanieczyszczenia. Wytrzyj! Stemplowy przy pomocy wyciora, to jest taka szczotka, przeciera lufę, żeby gładko wszystko wchodziło, nie było zanieczyszczone. I bierze stempel. Ładunkowy! Ładunkowy w specjalnej skórzanej tubie przenosi ładunek, który podaje stemplowemu. Ładunek! Działa! Ładunek wprowadzony jest do ciała. Normalnie tam byłaby jeszcze metalowa kula. My używamy czarnego prochu strzelniczego i dodatkowo wypełnienia z pyłu drzewnego. Szybi! Stemplowy, bardzo ostrożnie. Proszę, niech Państwo zwrócą uwagę, że on nie trzyma kciukami, tylko trzyma w ten sposób, małpim chwytem. W razie eksplozji, gdyby trzymał tak, może stracić dłonie, a znamy takie przypadki. Jeżeli trzyma tak, to mu tylko obetrze skórę. Otwór! Otwierający przetyczką, takim szpikulcem przebija ładunek w komorze ładunkowej i zasypuje otwór zapałowy pod prochem strzelniczym. Teraz trzeba już wykonywać wszystko bardzo ostrożnie. Armata jest załadowana i odbezpieczona. Armata gotowa do strzału. Działam! Patrz! Działam! Pal! Teraz niezwykle ważne jest to, żeby wyjąć wszystkie pozostałości ładunku ze środka. Brawa dla artylerzystów. Proszę zwrócić uwagę, stemplowy moczy teraz stempę, moczy tego mopa swego i przeciera na mokro lufę, tak żeby wygasić wszystkie pozostałości i wytrzeć dodatkowo z nagaru. Nie wiem, czy Państwo widzieli, wycior wyszedł czarny. Nagar prochowy. Trzeba dobrze wygasić lufę. W czasie bitwy niewygaszenie lufy mogło spowodować wypadek. Śmierć całej załogi. Działo baczność! Działo szarego biurka! Działam baczność! Artyleria garnizonu Gdańsk! Brawo! Kanonier oporządzić działo! Muszkieterzy do broni! Proszę Państwa, teraz